wchodzę w tym momencie na plac Adira, jedno z najbardziej kontrowersyjnych miejsc na świecie, a na pewno najbardziej kontrowersyjne w Arabii Saudyjskiej. To tutaj co piątek odbywają się egzekucje publiczne. W Bahrajnie, na zawodach Grand Prix Formuły 1. W tym momencie z powrotem jestem w Dammam, był ogromny korek, bo się okazało, że granica z Bahrajnem ta zamknięta, bo jakiś był problem w systemie Arabii Saudyjskiej. 15 godzin staliśmy na granicy, a niby to jest tylko odległość 300 km między Bahrajnem a Dammam. Masakra jakaś. Dworzec jeszcze raz i jedziemy prosto do Riyadu. Kolejne 6 godzin. Bus numer 4 do Riyadu. To co wam mogę powiedzieć, że na pewno jest o wiele cieplej tutaj niż w Bahrajnie. Jestem w busie i najbliższe 6-7 godzin tutaj z panem jedziemy. Esmage? Amin. Amin. Pan ma na imię Amin. Będziemy razem jechać. Nice to meet you. Ale! Jeśli będziecie podróżować w Arabii Saudyjskiej też busami, to nie siadajcie z przodu, bo z przodu wszystkie miejsca zarezerwowane są dla kobiet. Ja ten błąd popełniłem. No i musiałem się przesiąść. No, tylko tyle w zasadzie. W połowie drogi do Riyadu mała przerwa. Cały czas jazda przez tereny pustynne. Kurde, jak tu gorąco od tego autobusu. Zatrzymaliśmy się po prostu na takiej dużej stacji benzynowej. Jest tutaj, widzę, nawet i McDonald's, różnego rodzaju restauracje. No można po prostu coś zjeść i się napić. Ale pan zaprasza na jedzonko. Mówi, żeby z nim pójść, coś zjeść, no to patrzymy. Tak jak mówię, jest kilka restauracji, jest McDonald's, większość tam poszła, ale wyszło mi takiej tradycyjnej. Panowie tam sobie siedzą na dywanikach, no przy stoliku. Dostaliśmy ryż z kurczakiem, sałatki po piciu, no i pan mówi, że będziemy wsuwać. Dobra, teraz trzeba zobaczyć jak to jest. Tu jest sosik, ketchup, sałatka, bread. Pan przyniósł jeszcze łyżeczkę i w takim razie, no dobra, zajadamy się. Ryż. Ryż ciekawy, mocno przyprawiony. Takie jakby w naszym takim bulionie trochę gotowane. Bardzo duża porcja tego jest tutaj, smaczne. Sałatkę wysypujemy. Też w takim razie spróbuję, zobaczymy co to jest. Ketchup. It's not ketchup. Strong, chili, spicy. Aż w nosach czuć jakie to ostre jest. Zobaczmy. I to danie to wygląda mi tak bardziej po prostu na ryż i taką chyba, no kurczak, tak bardzo spłaszczony, upieczony. Kurczaka po prostu odrywamy sobie rękami, powiem wam, jakie to jest pyszne, wow. Taka zwykła stacja na pustyni, tak. Po moim jedzeniu zostały tylko kości, troszkę pobrudzone, dlatego zawsze ścielą wam takim fajnym woreczkiem na to. Pan dojada i jedziemy w drogę. Powoli ruszamy w drogę, dalszą do Riyadu, to jest połowa. Będę spał, nie ma co ugrywać, jestem cholernie zmęczony. Jak na razie napotykam tutaj samych moich ludzi i kompletnie jest to sprzeczne z tym, co piszą w internetach. A w sumie już tak tylko dla ścisłości, jedzenie, które jedliśmy, to restauracja pakistańska. Słuchajcie, jakie jaja w ogóle. Bo byłem z tym panem zjeść przed chwilką i już kierowca trąbił, wszyscy wyszli do autobusu i zaczyna odjeżdżać. Ja mówię, ale przecież jego nie ma. No i nie ma go. Zatrzymał się kierowca, a ja pokazuję w takim razie na telefonie, że jeszcze jego brakuje. No i się wróciliśmy. No i gdzieś ty był. No. Na pewno niesamowite w Arabii Saudyjskiej jest to, że podczas jazdy autobusem z miasta do miasta po prostu przejeżdżamy przez bezkres pustynny. Od lewej do prawej strony, aż po sam horyzont, widzimy wydmy piachu. I powiem wam, że wygląda to jak z innej planety. Jestem już na dworcu w Riyadzie, powiem wam, droga długa. Nie jakaś bardzo ciężka, ponieważ autobus w miarę komfortowy. Była klimatyzacja, dało się wytrzymać. Noclegi w Riyadzie, drogie. 400-500 zł za dobę. Natomiast na ostatnią chwilę, w tym momencie zacząłem rezerwować hotel z 530, przeceniony na 160 riali. Zarezerwowałem ten hotel i powiem wam, niby jest niedaleko, 15 km, ale jakieś 30-40 minut drogi. Drogi są tutaj kosmicznie zakorkowane. Pan mówi, że są codziennie po prostu, codziennie na czerwono. Wysrowa? Trafik. Bridy. Dotarłem do miejsca, gdzie jest mój hotel i powiem wam, no jest to 5 km od centrum. Pan mówił taksówkarz, że to już jest centrum. Duże wieżowce. Duże hotele, wszystko ładne, czyste. No kompletnie nie tak sobie to wyobrażałem. Idę się zameldować. Wyszedłem właśnie z hotelu, którego kompletnie wam nie polecę i nawet nie będę mówił nazwy, bo chyba najgorsze przeżycie podczas tego wyjazdu. Wygląda to po prostu jak jedna wielka melina. W obsłudze Hindusi, dla których mam wrażenie, o, przejedzie mnie czy nie. Dobra, padam. To jest porąbane, bo w Arabii Saudyjskiej praktycznie wszędzie są światła, które nigdzie nie działają. A kierowcy są tacy, że po prostu jadą i nie patrzą. Nie ma czegoś takiego jak u nas, że pieszy ma pierwszeństwo. Tu jak wejdziesz na ulicę, no to radź se chłopie sam.
może przeżyjesz. Dla obsługi mam wrażenie, że w tym hotelu po prostu jest wszystko problemem. W pokoju brak pościeli, jakich podstawowych przyborów w łazience, brak ręcznika, brak papieru toaletowego, a gdy idziesz do recepcji, pytasz się po prostu o papier toaletowy. No. Generalnie staram się wypożyczyć auto tutaj, co też nie jest łatwe, bo albo trzeba mieć prawo jazdy saudyjskie, a jeśli ma się europejskie, to te ceny są całkiem duże i ciężko znaleźć to auto, wszystko wypożyczone. Przystanki autobusowe klimatyzowane, jak w Dubaju, no bo kurczę, jesteśmy na środku pustyni, jest gorąco, aczkolwiek ja jestem w marcu i dzisiaj z rana no tak przyjemnie, troszkę chmurek, chłodny wiaterek, do życia. Wszedłem w tym momencie do galerii, znalazłem banki, chcę wymienić pieniądze i tu wam dam taką podpowiedź, przygotujcie się, że wszystko tutaj trwa w nieskończoność po prostu, mega długo, cokolwiek chcecie załatwić, nawet wymiana pieniędzy, musicie dać paszport, okazać wizę, coś wpisują, wklepują, sprawdzają, wychodzą, kserują, trwa to chyba z 15-20 minut. Samo czekanie, aż oni w ogóle to ogarną, to kraj się dopiero wszystkiego uczy. Pokażę wam, jakie absurdy występują w tym świecie. Z jednej strony logiczne, ale takie, które nas kompletnie nie dotyczą. Schody ruchome. A przy schodach jest taki znak, że jeżeli kobiety idą w szacie, no to muszą uważać, by szaty, no, schody nie wciągnęły do środka. W Riyadzie jest na pewno ogromne multikulti. Mówię to bardziej mając na myśli tutaj ludzi z krajów takich jak Filipiny, Nepal, Bangladesz, Pakistan, Indie. Jednak ciężko spotkać Europejczyka. Wizy zostały wydane dopiero w 2019 roku, więc tak naprawdę to dopiero początek dla tego kraju podróży turystycznych. Europejczycy, którzy pojawiają się w stolicy, zazwyczaj po prostu są na wizie biznesowej. Jeżeli mają tutaj jakieś interesy do załatwienia, musicie zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że w tych krajach dokładnie tak samo jak i w Katarze, co było widoczne doskonale podczas Mistrzostw Świata, obowiązuje nowoczesne niewolnictwo. Filipińczycy są tutaj za marne grosze wykorzystywani po prostu do usług typu call center, no bo język angielski jest unikiem językiem ojczystym, wszyscy się nim wspaniale porozumiewają, dlatego jest to dobra tania siła robocza do komunikacji. Indie, Nepal, Bangladesz, tani pracownik fizyczny, niewiele wymagający, tani w utrzymaniu, niezbyt wyedukowany, więc niepretensjonalny, a łapiący się wszystkiego. Ponoć niektórzy z nich zarabiają 500 riali miesięcznie, czyli jakieś tam 550-600 zł. No i pracują po 16 godzin. Udało mi się wynająć w takim razie auto 268 riali, czyli jakieś 300 zł. Jakiś Chińczyk, ale SUV, większe auto, więc będzie można jechać poza miasto na pustynię. Czyli auto się nazywa Haval. Pan tu sprawdzi wszystko. No i przy okazji jeszcze 2000 riali zaliczki, czyli jakieś 2,5 tysiąca złotych zostawiłem. Ciekawe, bo auto ma tutaj na przykład na drzwiach takie pianeczki, żeby po prostu go nie pouszkadzać. Większe będzie większy komfort. Haval. Co to jest Haval? Jakieś śmieszne auto, jakiś mały człowiek tu bardzo jechał. Jak to co? O, odsuwa się do tyłu. A, czyli to jest Max. No to Max jest na mnie. No dobra. Tym się wybiera biegi, ale śmieszne. Udało mi się wynegocjować limit 300 km, bo normalnie jest limit 200 km. Max, co można zrobić. Za resztę trzeba płacić 0,75 riala, czyli złotówkę za każdy kilometr dodatkowo. No, pan dołożył mi jeszcze troszkę na szczęście. Mam nadzieję, że nic się z tym autem nie stanie, no byłaby wtopa. No, auto nawet manetki ma do zmiany biegów. 31 stopni pokazuje. Dobra, jedziemy zatankować. Przyjechałem na stację, jest pan, który pomoże mi zatankować. Where are you from? India. 218, czyli 2,18. No, czyli jakieś 2,50 za litr wychodzi, no. Przy takich cenach to można jeździć, kurczę. I to jest ciekawe, bo mają dwa rodzaje paliwa. 91, 95, a to 95, czyli jaka najniższa u nas, to jest premium. Jak się pytałem pana, czy auto jest w benzynie, czy w dieslu, to zaczął się śmiać i powiedział, przecież to jest manual. Tam się, no i co, w manualu są tylko benzynowe. Przecież mnóstwo aut jest w dieslu, automatami, tak? Na pewno trzeba uważać na krawężniki, bo one mają 30-40 cm. Korki są tutaj przeogromne i zupełnie nie pomaga to, że jeszcze na światłach stoi się po 2-3 minuty. Bardzo długo się czeka. Do końca lat 20. XX wieku Arabia Saudyjska posiadała praktycznie dwie stolice. Jedną, w której zamieszkiwał król, czyli właśnie Riyad, oraz drugą nazwaną Al-Hiyaz, i w niej było położone większość ministerstw oraz ambasad. Do 1955 roku większość ministerstw, jak i centrali rządowych przeniosło się do Riyadu, natomiast do 1985 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych było w Dżeddach, ale w końcu też musiało tutaj dotrzeć. Co jest bardzo ciekawe, bo to miasto w tym momencie ma 10,5 miliona ludzi i jest przeogromne. W 1962 roku liczyło one niespełna 170 tysięcy mieszkańców, natomiast boom ropy naftowej w 1974 roku spowodował wzrost liczebności do 1,5 miliona. A do 2003 roku liczbę ludności oszacowano na 4,5 miliona. Bardzo duży przyrost. Generalnie Arabia Saudyjska posiada jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie. Natomiast no, na tych przybitkach możecie w tym momencie zobaczyć, jak mijam duże ilości Hindusów, którzy są tutaj jako pracownicy fizyczni, o czym przed chwilą też wam mówiłem. Odpoczywają, bo jest strasznie gorąco. Robią tu za grosze. Wchodzę w tym momencie na plac Adira, jedno z najbardziej kontrowersyjnych miejsc na świecie.
świecie, a na pewno najbardziej kontrowersyjne w Arabii Saudyjskiej. To tutaj co piątek odbywają się egzekucje. I na tym etapie, zanim oczywiście opowiem wam więcej o tym miejscu, muszę wam też wyjaśnić pewną sprawę. Te egzekucje nie są już publiczne. Kiedyś, trochę lat do tyłu, było tak, że faktycznie egzekucje były publiczne, ogłaszali je i ogłaszali, o której godzinie będą wykonywane. Natomiast teraz nikt tego już nie ogłasza i nie podaje do wiadomości publicznej, kiedy się one odbędą. Udało mi się to skonsultować z Saudem, który jest urzędnikiem i dokładnie opowiedział mi, jak to wygląda. Egzekucje nie są już publiczne, natomiast jeżeli trafilibyście na ten plac w piątek, jest duża szansa, że taką egzekucję zobaczycie. W każdy piątek odbywają się tutaj egzekucje osób skazanych na śmierć. Ad-Dira, tak miejsce to się nazywa. Niektórzy nazywają to również miejsce placem siekania ze względu na nazwę Chop Chop Square, mówię raczej cicho. No i ze względu też na rodzaj, w jaki sposób to wykonują, bo wykonują to maczetą. Ja jestem szczerze dość mocno w szoku, bo jest tutaj całkiem spora ilość ludzi, przede wszystkim pracowników tych Hindusów, którzy w tym momencie ustawiają dość duże rusztowanie. Tutaj bardzo duże rusztowanie, a tutaj jakby miała jakaś scena powstać. Nie wiem, czy to będą jakieś rządowe wystąpienia, czy o co tutaj chodzi, ale te dwie rzeczy kompletnie mi się tutaj nie łączą. To jest niesamowite, bo dookoła placu są palmy, restauracje, kawiarnie, rodziny odpoczywające na kocach, a gdybym tu trafił w piątek, mógłbym stać się po prostu widzem z dekapitacji jednych z wielu skazańców. Nie ma się co dziwić, że Arabia Saudyjska na tle innych państw jest kojarzona przede wszystkim z karą śmierci. Jest to kraj, który wybrał sobie możliwość wykonywania kary śmierci właśnie poprzez ścinanie głów skazańcom. Zaczęły się modlitwy, a skazuje się tutaj przede wszystkim gwałcicieli, handlarzy narkotykami, morderców oraz osób zajmujących się magią i czarnoksiężnictwem. Całe wydarzenie nie jest jakieś publiczne. Odbywa się w taki sposób, że plac zostaje ogrodzony, a dookoła są ludzie, którzy chcą obserwować wydarzenie. Pytając tutaj ludzi, czy widzieli kiedyś karę śmierci, mówią, że nie widzieli i nie chcą nigdy tego zobaczyć. Ale ponoć ludzi, którzy tutaj przychodzą, by to obserwować, jest całkiem sporo. Wygląda to w ten sposób, że skazańca z zawiązanymi rękoma i zakrytymi oczami prowadzi się na środek, gdzie stoi kat. Wykonuje on jedne cięcie, a do kratek pływa krew. Całość trwa maksymalnie 30 minut. Zazwyczaj ciało skazanej osoby jest stąd bardzo szybko usuwane. Natomiast zdarzają się przypadki, na przykład za gwałt, że oprócz cięcia głowy urząd, który wydał nakaz kary śmierci, każe takie ciało jeszcze tutaj wystawić na widok publiczny. Ponoć zdarza się to bardzo rzadko, natomiast parę lat temu wisiało tutaj ciało 20-latka skazanego za udział w manifestacji publicznej. No wszystko to budzi niesamowitą ilość kontrowersji, powiem wam szczerze, no dziwne uczucie w głowie. Ludzie tutaj chodzą, normalny dzień, sklepy, te kafeterie dookoła. A co piątek skazania. Znajduje się tu bardzo dużo policji, no ale jest to też centrum Riyadu. Nie chciałem tego nagrywać, ale rozmawiałem przed chwilką z paroma Saudyjczykami i się pytałem, co sądzą o karze śmierci tutaj. Tłumaczyli, że w Koranie kara śmierci jest zarezerwowana dla największych zbrodniarzy, czyli zabójców, gwałcicieli, i wywodzi się ona z Koranu. No a skoro rząd skazał ich na ścięcie, no to zapewne są zbrodniarzami. No i tłumaczyli również, że w innych krajach też jest wykonywana kara śmierci i jakoś nikt się temu nie oburza. A dodatkowo, kara śmierci wykonana przez cięcie jest bardzo szybka. W 2012 roku Arabia Saudyjska zajęła trzecie miejsce na świecie pod względem ilości wykonanych egzekucji. Przebiły jedynie Irak i Iran. W zeszłym roku coś koło 180 osób zostało skazanych, a od 1980 roku prawie 2000. Rusztowania, które tutaj stawiają, ponoć mają być na Międzynarodowy Dzień Flagi. Rodzina królewska Saudyjczyków jest najbogatszą rodziną królewską na świecie. Ich majątek szacuje się na 1,4 biliona dolarów. Natomiast sam naród, no, różnie bywa. W autach i sklepach, no, widać tutaj bogactwo. Natomiast ponoć 20% ludności, zapewne ci poza miastami, żyje w skrajnym ubóstwie. Powierzchnia Riyadu to prawie 1800 km2, 5 razy zwiększa Kraków. I powiem wam, że to mocno widać przede wszystkim tym, jak się tutaj przemieszczacie. Na mapie coś wydaje wam się w skali miasta, że jest tak, dosłownie tak blisko. Nagle wychodzi, że jest 108 km i 3 godziny na nogach. Sklepy zostają zamykane, jest godzina taka, że idą się modlić. W całym Riyadzie, zresztą jak widzicie, nie brakuje dużych budynków. Największym z nich jest jednak Kingdom Tower, który należy do kompleksu Kingdom Center. Jest tutaj również galeria handlowa. Góruje on tutaj kompletnie nad wszystkimi innymi wieżowcami. Jest w kształcie otwieracza do butelek. Fajny Mercedes 99, no to pewnie jakaś taka ważna rejestracja, ktoś ważny. Przechodzimy obok palm. No i trzeba znaleźć wejście do windy, żeby jechać na górę. I znalazłem wejściówkę na górę, bo tutaj na budynku można wjechać na samą górę. Hello.
Za wjazdóweczkę płacicie 69 riali, czy jakieś tam 75-80 zł. Roberto Lewandowski, Roberto Lewandowski. From Poland. Yes, Poland, captain. Ale to ładnie z góry tu wygląda. Dobra, przechodzimy. Chcę tutaj wjechać na górę, ponieważ Kingdom Tower ma 99 pięter i 300 metrów wysokości. No jest to największy budynek w Riyadzie, aczkolwiek w tym momencie Saudyjczycy bardzo się prześcigają z Emiratczykami, no bo w Dubaju Burj Khalifa 900 metrów, natomiast teraz w Jeddah budują budynek, który ma mieć 1100 metrów wysokości. Wieża Jeddah, Jeddah Tower ma się nazywać. Zobaczymy, czy się uda. A w Kairze też powstaje budynek, który ma mieć prawie kilometr. No, winda jedzie szybko, zatyka uszy tutaj. Wychodzimy z windy na 77 piętrze i zmieniamy windę. I tutaj mamy tylko dwa już piętra, 77 i 99. Kontrola bezpieczeństwa. Pan ochroniarz używa czegoś takiego jak misłak. Nie rozumiem to na odcinkach. Patyczek, który służy podobnie jak szczoteczka do zębów. No i dojechaliśmy. Konkretnie nazywa się to Skybridge. O, chłodno tutaj. Jest to na samej górze taras widokowy w kształcie takiego półkola. Jest to zwieńczenie całej wieży, czyli właśnie ten most nad otwieraczem do piwa, tak to się mówi? I tak to wygląda. Jest to atrakcja dla osób, które przede wszystkim nie boją się wysokości. Możecie stąd podziwiać panoramę całego Riyadu, ale czy można podziwiać, to powiem wam, ogromna mgła. Czy jest to zamglenie, czy piasek, czy jakiś brud? No, bardzo czyste to nie jest. No, szczerze mówiąc, to nic aż tak bardzo spektakularnego. Spodziewałem się lepszego widoku. Pierwsze, że tak mówię, ogromna mgła, widoczność bardzo kiepska. W nocy, jakby było to wszystko podświetlone, na pewno byłoby to ładniej. Nie ma aż takiej dużej ilości wieżowców, które by tutaj faktycznie też zwracały na siebie uwagę. Duża ilość miejsc, które zostały wyburzone. Raczej niskiej zabudowy jest to miasto. No, ale proszę, to niebieskie. To moje auto tam. Oczywiście największe wrażenie robi tutaj wysokość. No, 80 zł za coś takiego, niedużo, jak jesteście w Riyadzie, na pewno warto to zobaczyć. Popatrzeć oczywiście na to wszystko fajnie, jeżeli jesteście na miejscu, no jakoś specjalnie dla tego widoku tu przyjeżdżać, szału nie ma. Ogromna ilość meczetów, wszędzie widzicie minarety, no i pojedyncze wieżowce. I to, co się rzuca w oczy, duża część jakby ziemi została całkowicie zrównana. Nie wiadomo, czy coś wyburzone, czy nie, czy tak już było, no chyba wyburzone. Pewnie będą nowe wieżowce. W końcu centrum. Co jest w ogóle według mnie słabe, to że taras widokowy działa tylko za dnia i nie można zobaczyć całego miasta w nocy. No, nocny widok chyba zresztą jest najładniejszy. No, zresztą wystarczy popatrzeć na ilość turystów, która tu wchodzi, no, kilka osób. Jakoś ogromną popularnością się to nie cieszy. Ale jeśli byście się zastanawiali, czy w Riyadzie jest życie miejskie, czy są galerie, są. I to ogromne. I powiem szczerze, że to wszystko wygląda mi bardzo podobnie do Dubaju. Ogromne galerie, ogromne wieżowce, ogromny downtown, centrum finansowe, w zasadzie ze Skybridge, tego nie było do końca widać za dnia, dopiero kiedy to wszystko zostały, te światła odpalone w nocy, no, wygląda to zupełnie inaczej. Co kawałek, dosłownie niesamowicie duże galerie, bardzo drogimi markami. No i oczywiście Saudyjczycy, którzy chodzą tutaj z pełnymi torbami. Wszędzie macie kobiety zasłonięte od góry do głów, widać tylko oczy. Ale powiem wam szczerze, że ja jestem mocno zdziwiony, bo te dziewczyny same zagadują, same machają, same się śmieją i wygląda to kompletnie inaczej niż wszystko to, co jest mówione na internecie, że one stronią całkowicie od mężczyzny i nie wolno być od nich uśmiechać. Same podchodzą zagadywać. Jeszcze do niedawna praca przez saudyjskie kobiety była całkowicie niemożliwa. Kraj przechodzi oczywiście te reformy, no i coraz więcej kobiet pracuje. Myślę, że jakieś 40% stanowisk w galerii to są pracownice. Powiem wam tak szczerze, ja jestem bardzo zdziwiony i zaskoczony tym, jak te miasta w Arabii Saudyjskiej wyglądają. Wydawało mi się, że będą to brudne, syfne, zaniedbane miejsca. Natomiast to wszystko to są metropolie, no, na miarę Dubaju. Islam w tym kraju jest oficjalną religią, a całe prawo oparte jest na treści Koranu. Saudowie wyznają dość radykalny odłam, nazywany jako wahabizm. W praktyce można zaobserwować, że 5 razy dziennie się modlą, no i te sklepy, które pokazywałem, że są zamknięte, mniej więcej 5 razy dziennie są zamykane. Za każdym razem na modlitwę, na pół godziny, ale klientów ze środka w tym czasie nikt nie wyrzuca. Na pokładach samolotów saudyjskich linii lotniczych wyświetlana jest modlitwa, a jeżeli wchodzicie do takich samolotów lecących właśnie do Arabii Saudyjskiej, wasze bagaże są sprawdzane w poszukiwaniu nielegalnych towarów, takich jak alkohol czy treści religijne. Ja powiem wam szczerze, że jestem niesamowicie zszokowany, jak niesamowicie kontrastowe jest to miasto, bo z jednej strony wyznaje się tu i wykonuje rzeczy takie jak, no, na placu, a z drugiej strony są centra biznesowe i galerie ogromne, pełne przepychu i luksusu. W 2011 roku trzech młodych mężczyzn zostało aresztowanych
po umieszczeniu na YouTubie filmu, który był jakby reportażem ukazującym biedne strony miasta Riad i był takim apelem do władz państwa o podjęcie działania, by pomóc najuboższym. Pod rządami króla Abdullaha, począwszy od roku 2012, wydał 37 miliardów dolarów właśnie na pomoc najuboższym poprzez między innymi zakupy mieszkań. Natomiast dla rządu Arabii Saudyjskiej są to kwoty, które w żaden sposób na pewno ich nie przerażają, ponieważ jest to kraj, który kontroluje 22% ropy naftowej na całym świecie. Stare centrum miasta w Riadzie, czyli właśnie to, gdzie się znajduje, to takie centrum kulturalne Arabii Saudyjskiej. No i właśnie tutaj znajduje się twierdza Masmak. To właśnie z niej kontrolę nad miastem sprawowali władcy Saudów, a obecnie znajduje się tutaj Muzeum Historyczne Miasta. Właśnie u wrót tej warowni w 1902 roku rozegrała się bitwa, podczas której król Abdul Aziz pokonał swoich wrogów i zajął Riad. Przez kolejne 30 lat król Abdul Aziz toczył wojny, co zresztą się opłacało, bo w 1932 roku zajął całe to terytorium i utworzył Królestwo Saudów. W twierdzy po dzień dzisiejszy można oglądać grot włóczni, który wbił bardzo głęboko w drewno po zakończeniu bitwy w 1902 roku. No, to w takim razie historia bardzo podobna do noża, który wisi w sukiennicach, tak? No ze względu na brak drona, tak to wygląda z góry. Świetne, że co kawałek w całym muzeum są postawione klimatyzatory. Petarda. W całym muzeum możemy oglądać i malowidła oraz również zdjęcia przedstawiające życie ludzi z XX wieku oraz oczywiście doczytać troszkę historii o tym miejscu. Wstęp tutaj nie jest biletowany. No a to jest właśnie król Abdul Aziz. Tutaj macie również bardzo fajną mapę, która pokazuje, jak na przestrzeni lat wyglądała ekspansja na terenie całej Arabii Saudyjskiej. No zaczynając właśnie od Riadu. A tutaj macie takie zdjęcie, jak wyglądał Riad. Tutaj jest właśnie twierdza Masmak. No więc tak naprawdę to było bardzo maleńkie. Porównując to do dzisiejszych czasów, to w zasadzie kropla w morzu. Ja powiem wam, jeżdżę od wczoraj autem po Riadzie, byłem troszkę też poza miastem i dostać się tu gdziekolwiek, przejechać gdzieś dalej, są takie odległości. Podczas wyjazdu niestety mam obsługę, miałem ogromny problem z transportem z Bahrajnu. W Riadzie powinienem zostać w zasadzie dłużej. Szkoda, że to się opóźniło, bo miasto jest no ogromne, ciekawe i jest wiele do zobaczenia. Jest również makieta, która przedstawia, jak właśnie wyglądał ten Riad. Numer 20, czyli tutaj twierdza Masmak. No i warto też zwrócić uwagę na to, że to był dla nas rok 1918, ale muzułmanie liczą te lata zupełnie inaczej. Z tego miejsca pozyskiwali tutaj wodę, studnia. No, jak widać, armaty też mieli. No i bronie, których wtedy używano. Pamiętajmy, że to był jednak XX wiek, czyli nie tak dawno temu. Kolejny gift shop, który jest całkowicie zamknięty. Kilka już takich w mieście spotkałem i wszystkie są pozamykane. Nigdzie po prostu nie idzie kupić magnesów. Wiecie, takich Arabia Saudyjska na lodówkę. Jak ktoś z was w ogóle gdzieś trafił, to dajcie znaka. Żar leje się z nieba. Pamiętajcie, zawsze wodę miejcie przy sobie. Ale jest dopiero marzec. Wiecie, co tutaj będzie w sierpniu czy lipcu? Powyżej 50 cały czas. A jak już tutaj też będziecie, to pamiętajcie, że no wcześniej wstawać nie ma co za bardzo. Im się tutaj nie śpieszy. Godzina 9, 10, to wszystko zamknięte. Zapewne większość z was słyszała o takim gigaprojekcie, który Saudowie chcą do 2030 roku wybudować, czyli w zaledwie 7 lat. Miasto o nazwie The Line. Miasto, które ma mieć 170 km długości, 2 km szerokości i ma być najbardziej ekologicznym miastem na świecie. Panele słoneczne, wszystko ogrodzone szybami. Każde miejsce będzie można dostać się tam w kilka minut. Metro, które ma tam jeździć z niesamowitymi prędkościami i rozwozić ludzi. Czy to się w ogóle Saudom uda i czy w ogóle jest możliwe stworzenie, no to nie mi to oceniać. Jak na YouTubie macie mnóstwo filmów stworzonych przez ludzi, którzy na ten temat mogą więcej się wypowiedzieć. Natomiast w Riadzie jest wystawa The Line Experience, w której możecie zobaczyć po prostu, jak cały ten projekt ma wyglądać. Dla mnie no trochę daleko, bo 26 km stąd. Korki. Półtorej godziny w jedną. Właśnie to zna maksa porąbany problem tutaj, że jak chcecie gdzieś się dostać w tym mieście, no nie ma za bardzo możliwości. Metro ma być dopiero otwarte w przyszłym roku. Autobusy, no jakieś tam jeżdżą, ale nie ma nawet informacji na Google'ach. Jak wpisujecie sobie jak gdzieś dostać, to wam wyskakuje jedynie taksówka albo własne auto. No ja rozumiem, że benzyna tu jest bardzo tania, ale nie wszyscy posiadają auto. Ja niebawem w ogóle będę zawiał się na lotnisko, no to 43 km stąd z centrum. Dobra, mam magnes. Jest, patrzcie na to. Jaka czajna. Tydzień czasu chodzenia, żeby w ogóle cokolwiek dostać. No ale w końcu jest. A jak będziecie w Riadzie i jak miałbym wam polecić jakąś fajną atrakcję? Edge of the World. Czyli w takim dokładnym tłumaczeniu krańc świata. I dokładnie tak to wygląda. Będzie również odcinek z tego. No prawie 2,5 do 3 godzin jazdy w jedną stronę, ale widoki
niesamowite. Klify, które kiedyś były brzegiem morza, teraz wyglądają po prostu jak z jakiegoś marsjańskiego krajobrazu. Chyba najlepsze, co możecie tutaj w okolicach Riyadu zrobić. Cała Arabia Saudyjska jest mocno otwarta na turystów i widać to wśród Saudyjczyków. Są mocno uśmiechnięci, przyjazni i pomocni ludziom. Widać, że nie jest to jeszcze kultura przesiąknięta turystami. Ach, gołębie to wszędzie po prostu. Oni wszystkiego się tutaj tak naprawdę uczą. Wszystko tu powstaje dopiero. No, wymaga to czasu. Albo działania na własną rękę. No słuchajcie, na zakończenie tego odcinka chciałem jeszcze sobie wskoczyć do King Abdullah Park. Duży park, zieleni, centrum. Czyli jakieś 20 kolejnych minut od miejsca, też centrum. Gdzie byłem, niestety park jest otwarty dopiero od drugiej. No i nie można wejść, dziwne. Takie parki zazwyczaj powinny być, przynajmniej według mnie, otwarte cały czas. Żeby można tutaj sobie spacerować, czy przychodzi o której godzinie się chce. No, nie wszystkie zasady dla nas są zrozumiałe, albo w drugą stronę Saudyjczycy nie do wszystkiego też przystosowali się turystycznie, no bo osoby, które znają Riyad, bądź te, które spędziły tutaj więcej czasu, doskonale wiedzą, że tak naprawdę pokazałem jedną setną chyba tego miasta. Natomiast chciałem się skupić na takich punktach najbardziej turystycznych i obowiązkowych. Dość mocno oczywiście to wszystko tutaj też mi utrudniła jazda po mieście i korki. No i to tak mówię, że mam tutaj całkowicie dzień obsuwy poprzez zamknięcie granicy z Saudią oraz Bahrajnem. Jedno jest pewne, że miasto to rozwija się w przeogromnym tempie, a Saudowie też bardzo szybko uczą się, w jaki sposób się zaadaptować i co zrobić, by jednak ludzi z zachodu przyciągnąć. Słyszałem również opinię, że Riyad jest najgorszym miejscem, które można zobaczyć u Saudów, no bo jest tłoczne, zakorkowane, śmierdzące, jest to po prostu jedna wielka metropolia. Wszędzie poza miastem i to co naturalne, no tutaj potrafi człowieka zachwycić. Ja dzisiaj w zasadzie za 3,5 godziny mam lot do Kuwejtu, także za chwilkę szybko lecę na lotnisko, ale mam nadzieję, że za jakiś czas tutaj wrócę właśnie na południe, Jeddah, Al Ula i dalsze rejony. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę do góry i docencie kanału subskrypcją, będzie takich odcinków więcej. Zapraszam was również na Instagrama Jamelin Travel, z niego na bieżąco też wrzucam wszystkie relacje tutaj z pobytu, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda w zupełnie innej formie, bo na Instagramie przedstawiam troszkę ciekawszych smaczków. Trzymajcie się, do strzenia, piona i cześć! Pić.